doświadczeń. Takie zadanie powierzył jej Jezus, zanim umarł na krzyżu. Znaki tej matczynej troski można spotkać, odwiedzając sanktuaria poświęcone Matce Bożej, mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji w Castel Gandolfo. Benedykt XVI wyjaśnił również, iż dogmat o tym, że Matka Chrystusa została wzięta do nieba z duszą i ciałem, poprzedzają dwie tradycje. Tradycja jerozolimska i efeska potwierdzają zaśnięcie Matki Najświętszej. Jak mówią chrześcijanie wschodni, oznacza to, że zasnęła ona w Bogu. Po modlitwie Anioł Pański Benedykt XVI pozdrowił wiernych. Jednocze się w duchu z pielgrzymami, którzy gromadzą się na Jasnej Górze i w wielu innych sanktuariach maryjnych. Niebo wzięta Matka Chrystusa, niech otacza was płaszczem swojej opieki i wyprasza wszelkie potrzebne łaski. Niech wam Bóg błogosławi. A w Polsce...